Witajcie. No dzisiaj wracamy do naszych żółtych mrówek azjatyckich. Camponatus turkestanus, królowa z rójki 2019 po hibernacji. No jest, nie jest to ta największa królowa i w wersji z czarnym tułowiem. Chociaż powiem, że ta wersja również jest dosyć ładna i jest to odmiana od tego, co widzieliśmy, albo co widzieliście, do czego na pewno przywykliście. Tutaj pod królową widać, że są złożone jaja. Królowa ich nie chce opuścić, a nie będziemy, spróbujemy ją troszeczkę przegonić albo obrócić, żeby odeszła, żebyśmy mogli zobaczyć na jakimś ciemniejszym tle potomstwo. No i teraz pod tułowiem, o, zobaczcie, na tym ciemnym cieniu widzimy niewielkie, a na pewno istniejące potomstwo. Królową również dokarmiamy i czekamy na pojawienie się, w tym przypadku larw. Trzymajcie się, cześć.